Siemaneczko, śmietnikowy artysta z tej strony. Ja już berecie latam, w tym berecie z Hasiołka. Powiedz ci, jak on w ogóle leży. Dobrze leży? Jakiego profilu też można używać do niego? Dwie osoby powiedziały, że źle leży, a mi się wydaje, że dobrze całkowicie, więc nie wiem, poradzę się waszej opinii. Witam wszystkich starych, nowych widzów. Zdrówka dla wszystkich życzę. Od razu ciekawych znalezisk, jak zawsze. Powiedzcie, co wy znajdujecie. Ty, ktoś tu jest? Kto to jest? Dobra, nie wiem, muszę zaraz... Ludzie obserwują normalnie, nie wiem, czy ktoś mnie nie obserwuje tutaj. Patrzcie, mamy godzinę 2:08, zaczynamy dzisiaj w nocy. Pierwsza miejscówka, taki Hasiołek, jeden z pierwszych miejscówek. Wjeżdżamy na niego, tutaj stał za rogiem. Wyciągnąłem, żeby sprawdzić, wiecie, bo myślałem, że to drukarka HP. Ale piszę, patrzę, CD-ROM, nie? Rozkręciłem i patrzę, obudowa, wszystko jest. I patrzę, komputer taki, tylko że nie ma tego, nie ma kurka, nie ma twardego dysku, no nie? Ale taki komputer, nawet nie ma to specyfikacji patrzeć, bo nie ma twardego dysku, także wyrzucili komputerek taki, znaczy obudowę praktycznie samą, HP. Co, nie jak my? Trzeba to uratować, to pójdzie normalnie, to pójdzie na zgniatarkę. Co się dzieje ciekawego? Mamy coś ciekawego, czy nie? Lipa? Następna miejscóweczka, mamy już z czwartą, piątą. Nic nie było. Ale tutaj czekała na nas ramka i to nietuzinkowa, bo rama metalowa. Zazwyczaj są one złote, takie metalowe, ale pusta, stara. Jak myślicie? Mi się wydaje, że tak chyba. Stara metalowa rama. A ona chyba nawet jest miedziana. Tylko tak jest pomalowana, wiecie? To chyba jest miedziana rama. Nie wiem, ale jest stara chyba. Jak myślicie? Stare jest to zdobienie? Fajne. Wieli. Lecimy dalej. No i postanowiłem, że jeszcze wrócę na miejsce depozytu, ponieważ wtedy było tyle tego, że ja wiem, że na samym spodzie, już nie chciałem tego przewalać, na samym spodzie coś było, tylko by trzeba było dojść. Fajne te kubki są z serduszkami, trochę je wyskakuje, też weźmiemy. Trochę trzeba by było pogrzebać, także ja już tu się wgryzam od tej strony, patrzcie, od tej strony tam się wgryzam. Tak wyselekcjonowałem to miejsce. No i co, no już tutaj wychodzą takie rzeczy, to już zacząłem nagrywać, bo trochę ich, o, jeszcze okucie tu leżało na ziemi, patrzcie, ktoś nie wziął, chyba ja może nawet, a to nie ja wygrzebałem, a takie okucie stare może, od klamki, piękny poranek, godzina 6:05, także pierwszy kubeczek, mamy, kurde, taki fajny, makutra, nie, ale ładny, czyściutki. Także fajny nawet znaleziska na razie wychodzą. Trochę ubrudzony, ukurzony, ale będzie jak igła. Jak zostanie wyczyszczony. Następna rzecz, taka fajna. Zobaczcie, nie wiem, czy to kryształ, czy nie. A w środku para, księżyc, gwiazdy. Nie wiem, czy widzicie ten motyw. Ciekawe to jest, no nie? Widzicie to? Fajna, świetna rzecz. Para taka. Z czego to jest zrobione w środku? Z jakichś, kurczę, nie wiem, z jakichś mini materiału, takiego mini włókien, powiem wam. Wygląda jak jakiś, że tak powiem, taki film kiedyś był o tej sztucznej inteligencji, ale fajna rzecz. Co to w ogóle jest za artefakt? Mega artefakt. Podoba mi się to. Dalej wyskoczyła jeszcze ta chińska, chiński talerzyk, którego już mamy. Dużo tych talerzyków, ale
z tego depozytu z ostatnich odcinków dla nowych widzów. Zobaczcie sobie, jaki wielki depozyt tu leżał, ile rzeczy. Także w ostatnich odcinkach troszeczkę tego było, a tutaj wiedziałem, że na samym dnie coś jeszcze jest, tylko to już jest grubsza misja. Znowu wyskoczył ten kubeczek, także kolejny, tak jak tam zebraliśmy. Szkoda, że będzie osobno, bo tamte już są na galerii. Takie coś z takimi sercami. Nie wiem, na co to jest, jak myślicie. Ale fajne, jakby się wymyło, to idealny przedmiot. Kameryka czołowa, ale tutaj nie ma, dobra, nie ma klapki, szkoda. Bo ja chyba stara by była. Nie ma sygnatur, nie ma, ale nie bieli jej, dobra, nie bieli tej kamery. Bieli tylko tą pięć. O, była lampa. Patrzcie, była lampa. Tu się komuś chyba stukła, nie? Komuś się stukła, taka fajna lampka była. No ale co? Uratujemy dół, no nie? Wykręciłem żarówkę i mamy lampę, nie? Mamy lampę. Także fajnie, patrzcie. Z kontakcikiem, z włącznikiem. Lampka jest. Zawsze się gdzieś przyda. Mamy tyle tych kloszy, że Sasalux, że na pewno się przyda. No i takie następne znaleziska mamy. Już zaczynamy zbierać. Ta blaszka, nie wiem, powiem wam, że ona nie wiem, czy nie jest miedziana czasami. Ona chyba może być miedziana, bo trochę ją potarłem i wyskoczyło trochę miedzi, wiecie, tak jakby dziwnej. Dlatego nie wiem. Wezmę, bo jak miedziana, to fajna. No i co, tutaj takie urządzenie wyszło. Jak tutaj pierw zawitałem, to patrzcie, bo tu jest ta mała ramka. Gdzie jest ramka? Jest ramka. Ramkę mamy tutaj. A tutaj wyszło z któregoś z tych kasioków stąd urządzenie. Zobaczcie, cały, bo to na rysunku jest. Odkurzacz, Maltes, wirtualny. Ciekawe, czy działa. Vertical Turbo Cyclon. Cyklon normalnie, 500 ml. Cyclonic system ma wbudowany. Podwójna filtracja. Także jest to urządzenie całe, ten cały Max, tak? Max? Tu jest Max. A tu jaki? No taki sam jak na rysunku jest. Taki sam. Dobra, no i mamy takie urządzenie, trochę w mące czy w czymś, bo gdzieś może, pewnie gdzieś leżało ukryte w piwnicy, na pewno ich nie używał. A skoro ich nie używał, a było ukryte, to znaczy, że działa, tylko komuś się nie przydawało. Aż w końcu po latach zostało wyrzucone, także są szanse, że to działa. Sprawdzimy to komisyjnie. To się składa. Cyclonic system normalnie. Cyclonic system. To się wyciąga, wiecie? I patrzcie, bieli to całe z opakowaniem. I razem z ramką. Cyclonic system. Zostało spakowane, to się nie przyda. Cyclonic system mamy, no i chodźmy, przejdźmy w nasze miejsce. Robimy dalej tą miejscówę, bo fajnie jest pod drzewem, normalnie można sobie usiąść. Przyjemnie, no i zobaczymy, co dalej wyjdzie. Ja tutaj się będę wgryzał, stąd przerzucam kulturalnie aż tam. No i zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego, bo tutaj już, o, to też zbieraliśmy, pamiętacie? Zbieraliśmy te, także kolejna by była i tu będziemy zbierać nasze znaleziska. Tu będziemy nasze znaleziska sobie układać, żebyście widzieli, i tak to potem będzie do mycia. Cyclonic system. To jest Cyclonic system. Dobra, lecimy dalej. Co tu jeszcze jest z rana? O, Luxfolia, jest psiknięcie. Patrzcie, będzie psiknięcie. Jaki to zapach? Czy warto, sprawdźmy. Fajne, ty. Fajne. No. Jezus Maria, mówię, psikłem, ty. Kurczę, badel. Ale fajne, euforia oryginalna. Euforia Paris, co lecjon. Jeszcze są parę psiknięć euforii, elegancko. Juuu, mamy euforię.
Parę przycięć, fajne. Fajne, fajne, dobra. Tego kawy, kubeczki jakieś wyrzucili, anteny. Anteny. Tam też jakby gdzieś się wgryźli, wam powiem, pod to wszystko, to też by coś wyskoczyło, no nie? Ale my na razie spróbujemy się wgryźć tutaj. Ja jakoś tak to miejsce mnie, jak już widzicie, na razie wyskakują rzeczy. Zobaczymy, co będzie dalej. I kulturalnie, ponieważ to szkło powinno się do szkła. No, bo tu było w szkle, także szkło powinno zostać. Także szkła zostają w szkle, wiecie. Segregacja musi być. O, ale zbieramy, zbieramy, bo tu fajne są te z tymi sercami. Uzbieramy ich, bo mamy cały komplet z tymi sercami, też fajne były. No i kompletujecie ze porcelanki, jakieś wazoniki, dzbanuszki. No, fajnie, lecimy dalej. Lecimy, lecimy. Potem na czołg podejdziemy, nie? Dobra. O, wazon. Co to był fajny kieliszek. Także tutaj coś, o. Maska gazowa. Może coś będzie na rzeczy, nie wiem. Ło, jaka stara przyprawa. Dobra. Jak coś będzie, to się z wami połączę, bo nie chcę krakać, ale tam chyba, o, są jakieś, tam są jakaś ceramika jest. No to, no dobra, wgryzę się i się z wami połączę, dobra? Lecimy, bloki osiedla, osiedla, bloki, a żebyście wiedzieli, o której tu siedzimy, to wam powiem. 4:41. Dobra, lecimy dalej. Bloki osiedla, osiedla, bloki. No i co, ja się wgryzłem już od tej strony, wgryzłem się teraz od tej strony tym razem. No i zaczęły wychodzić takie rzeczy wyszły. Zobaczcie sami, co tu wyszło z tej strony. Taki dzbanuszek. No, takie coś na świeczkę. Będziemy mieli i zielone, jeszcze wziąłem i nie wiem, to mogą być z PRL-u kuby, nie, z Ikei to są. Z Ikei takie kuby, buty, mówki, patrzcie. Takie jakieś robocze, no nie? Robocze buty. Z Coca-Coli jeszcze szklaneczka. Jedna się uaktywniła. Rocznik? Nie wiem, nie pisze, ale może być stara. Bo z tymi to chyba stare są, wiecie? Że fajna. Taki wazonik. Często te wazoniki wyskakują. Takie flakony. I tych niskich. Cztery te chińskie, Made in China, o, czyli reszta tego, co tam już na bazę wybraliśmy, czyli co bierzemy to, a ten nie wiem, czy biorę, co bierzemy, zmazał mu się ten, to sport Provence porcelain, może być jakieś dobre, ale nie, damy na wystawkę, to też Liptona taki kubek, powiem wam, ale nie wiem, straszny stan jest w środku, nie mam pojęcia. Też położona wystawkę, a to sobie po prostu weźmiemy. Dobra. No i co, tak wyglądają nasze znaleziska z tej miejscowy. Talerzyczki te chińskie, kolka, kolejny ten. To jest fajne, najlepsze, ta para, prawda? No i co, lampka. Ramki, widzieliście, bieli, w tą torbę to pakujemy i lecimy dalej. Bloki osiedla, osiedla, bloki. Piąta rano. Ptaki śpiewają, cisza, spokój. A my tu bawimy się w kubeczki.
taka miejscóweczka, bloki osiedla, osiedla parki. A tutaj powiem wam, że zaryzykowałem. Nie wiem, tu też będę ryzykował, bo patrzcie, podważyłem te ciuchy tamte i tu były pod ciuchami rzeczy. Patrzcie, bo może być biżuteria, albo coś może być, nie wiem. Albo. Tutaj coś też może być jakieś. Co to jest? Trzeba to sprawdzić będzie, Trzeba to będzie sprawdzić na pewno. Bo tutaj, patrzcie, te tak samo odgarnąłem i wyskoczyły już jakieś monety. Tutaj widzę pasek od zegarka, tak? Chyba, nie wiem, pasek od zegarka, misi jakiś jest, pingwin. To jest pasek od zegarka? Czy zegarek? Nie. Monetka i pasek do zegarka. Tak. Nowy paseczek. Coś takiego, fajny. No dobra, ja to wszystko tutaj muszę jakąś bazę sobie zrobić. Bazą będzie, powiedzmy, dzisiaj to. To będzie nasza baza. I tutaj mamy tak, pingwinek. Łączmy te wszystkie rzeczy. Łączmy fakty. Połączmy kropki w jedną całość. Pingwinek. Pasek od zegarka. Co, od zegarka w ogóle? Jak myślicie? No, co? Coś takiego. Nie, to smartwatcha. Ale brakuje drugiego. No dobra, zobaczmy. Połączymy to w jedną całość. Bo jak już jakieś drobne wyskakują, to może być coś tutaj na rzeczy. Także patrzcie, złotówka. O, co to jest? Jakiś król. Ukraińskie pieniądze. Dwa hrywne chyba, tak? O, jest ten. Ludzik. Kolekcjonuję, zbieram te ludziki. No i 50 groszy. Papier, złotówka. Może biżuteria? Kurczę, była, ja przeoczyłem. Poszedłem od drugiej strony. Kolczyk jakiś. Kolczyk taki, ale nie srebrny. Ale musimy wziąć nawet grosze. Wiecie, bo to szczęście naprawdę przynosi. Ja w to zacząłem być naprawdę bardzo wierzący w te grosiki. No i dobra, zobaczmy, co tu dalej będzie. To do bazy, to wszystko do bazy. To trzeba zrobić tego, zrobić trzeba przerzuty. Przerzuty zrobimy. Tu nie ma. A prawie. Właśnie, to też może być, wiecie, co chodzi. Tam to też może być. Papateria? No, papateria, widzicie? Patrzcie, papaterii. Co to nowe? Papier. No, a 100 A4. Patrz, jaki fajny papier są. Mili papier. Może tu coś mi nie pasuje. O, plany lekcji. Tuesday, Monday, homework, play. I zabawa. Zabawa. Fajne, bierzemy sobie te plany lekcji. Na po raz kolejny dni będziemy je wypełniali sobie też. Sprawdzimy tu. Tu coś może być na rzeczy. Trzeba to zweryfikować. Zweryfikujemy to. O, a co to? Po! Urządzenie. Co to jest? Bajkłosz. To jest cały jakiś bajkłosz. Tu mogą być jakieś fanty dobre. No, do tego całą nocą wychodziłem. Chyba, żeby tą miejscówę trafić. Tak, bajkłosz. Open. Swap. Nie wiem, czy jest cały. Powiedzcie tylko mi, czy jest cały ten bajkłosz. To nie wiem, co to jest. Bike Watch Hein Dewice. Nie wiem. Zobaczymy dalej, co tu się dzieje. Tam nic nie ma. Żadnych Bike Dewice. Najbardziej podejrzany to wiecie. Tu nie ma nic. Biżuteria? Najbardziej podejrzany to jest ten, tak? Tak, tutaj to wszystko. Także co, robimy coś komisyjnie? Chcecie coś porobić komisyjnie? Podważmy to, sprawdźmy, jak już selekcja padła. To co, poduszka. Poszewka fajna chyba na ten. Nowa poszewka na... Ja założę rękawiczki, wiecie? Co porabiacie w ogóle dzisiaj sobie? Jakie plany macie czwartkowe? Jestem tego bardzo ciekaw.
Naprawdę jestem tego bardzo ciekaw. Dobra, teraz zobaczmy sobie. Pa, telefon, ty! Telefon! O kurczę, Samsung! Pa, jeszcze w obudowie cały, ale jadka. Ale jadka bez trzymanki. Patrzcie, bez obudowy jest fajny. Ale fajny. Fajny Samsung. Ty, jaki to jest model tego Samsunga? Jak go się otwiera w ogóle? Kojarzycie takiego Samsunga? Patrzcie, fajny. Także na żywo, komisyjnie. Taki Samsungik. Samsungik. Nie wiem, włącza się w ogóle może. Trzeba go naładować. Na pewno tak. Powiem wam, że potrzebowałem dla rodziców dwóch telefonów. Jakoś wygrzebałem takie dwa, szybkości naładowały. A powiem wam, że ludzie wyrzucają telefony, bo one ładują się nie od razu. Wepniesz ładowarkę do telefonu i one się tak od razu nie naładują, tylko trzeba czekać 5-10 minut i dopiero załapie. Także kolejne znalezisko, elegancko, telefon. No, jestem tutaj coraz bardziej. O, Jing Ping. Fajna czy nie? Obdarta czy nie? Nie obdarta w sumie. Nie no, obdarta. Nie róbmy ten. Siupy. Co tu mamy? Może jakiś kolczyk zagubiony? Nie. O, torba, fajna, nowy plecaczek, ty. Hausa, ty. Nie starty w ogóle, ale jadka. Patrzcie, ten jest fajny, ty. Patrzcie. Haus. Fajny to. Pachnie nowością. Ty, jest fajny nowy plecak Hausa, ludzie. Nówka. Plecaczy Hausa. Ale fajny. Elegancko. To już plecak Hausa jest. Dobra, są tu rzeczy, co? Mogą być. Może coś tu jeszcze być, dlatego ja to sprawdzam w komisji, bo telefon... O, jest druga część! Ale smartwatcha coś nie ma. Patrz, wypadło coś z tego smartwatcha. Ale mamy druga część do paska, do tego smartwatchera. O, 2 grosze! O, a lokownica, ona jest dobra, bo wygląda, patrzcie jak nowo wygląda. Patrzcie jak ona nowo wygląda, ona na pewno jest dobra, nie wiem. Patrzcie jak nówka, noweczka. Może tam jej opakowanie jeszcze dziś będzie. Także są lokownice, są groszówki, pieniądze. Żywe pieniądze są na hasiekach. A my sprawdzimy, bo może mi tu też może mogli sypnąć jeszcze biżuterią, wiecie? Jest taka miejscowa. No naprawdę mogę, naprawdę. Jest tu jaka biżuteria. Biżuteria, zobaczcie. Dobra, żeby kamera się nie zrywała. To nie tu będzie. Łanka część. Żeby kamera się nie rozładowała. To jak coś będzie wyskakiwać, to ja się za nim połączę. Już wiecie na czym, wiecie z czym tutaj się jemy. O, baterie, patrzcie. Nowe bateryjki, cały zestaw. Grundiga. AG13, elegancko. Jak coś będzie wyskakiwało fajnego, to od razu się z wami łączę, dobra? O, te zegary, może smartwatch w końcu wyskoczy. Tylko potrzebuję 2 rąk, dobra? Okej. Okay. Bloki osiedla bloki. I znaleziska nasze się powiększają, telefony, paski do zegarków. I tak po prostu myślimy, gdzie ten zegarek, ale ja już mam. Zobaczcie, taka toreba wyskoczyła, ciekawa. Ja bym tutaj zrobił na jakąś chod. Tu wam pokaz zrobię, bo to weźmiemy, to nie bieli. O, takie słuchawki są jeszcze. Czekajcie, zaraz powstajemy. To nie bieli. Jak poszukiwacie złota, nie? Widzicie, że chodzi. Dobra, to nie bieli. I wysypię wam zawartość tej torby, zobaczycie, co tutaj było. W tej torbie. Wszyscy razem komisyjnie ludziska. I hop, patrzcie co to było. Normalnie jest ten smartwatch. To ten smartwatch? Działa czy on?
Trzeba go nakręcić, nie? Jak dobry jest. Wygląda na dobry. Go trzeba jakoś podładować. Jak go się ładuje? O, tutaj. Dobra, a spróbować trzeba. Słuchajcie, mamy odkurzacz, mamy smartwatch, mamy telefon, mamy prostownicę. Na pewno coś zadziała, no nie? Na pewno coś musi z tego zadziałać, z tych rzeczy. Także co oni wyrzucają na polskie hasiołki? Zobaczcie, smartwatch, mi się już humor poprawił. Bo porcelanka, a tu inna miejscówka. I co tu za klucze? Są klucze mosiężne do Audiny. Kłódka mosiężna, nie wiem, jak widzicie. Nie wiem, nie wiem. Sprawdzimy, chyba nie. Nie. Ty, ale tu może być kluczyk do tej kłódki. Ja to sprawdzę. Jak coś, to będziemy mieć kluczyk. Ej, kłódkę. Tyli. Nie pasuje. To nie ten. Może będzie gdzieś dalej. Dobra, słuchajcie, tu dalej nic nie ma. Nożyczki, o. Dobra, jak ktoś wyskoczy, kluczyki weźmiemy. To też są mosiężne, patrzcie. Będę plastik przetopić. Kluczyki bieli. Może w to się spakujemy. Tu. Poszukiwacze złota przemielili następne parcele, no nie, wykupiliśmy parcele. Wiecie, oglądałem, ja się wychowałem na tym. Australijscy poszukiwacze złota, wojny magazynowe. Zanim byłem w tańce śmietnikowym artystą, to... O, jakiś kamień ładnie, patrzcie, co to jest? Ładny kamień. Bieli go. Sam raz na wisiorek jakiś. Nie wiem. To wiecie, ja się naoglądałem tych wojen magazynowych, tych całych poszukiwaczy historii i innych takich tematów, prawda? Poszukiwaczy złota, australijskich, kurczę, amerykańskich i innych. Co to jest? O, stwierdziłem, że skarbiki można łatwo... Nie wiem, czy to PRL takie lusterko z takim czymś, wy mi powiedz, chyba nie wiem. Sami powiedzcie. To mi powiecie, nie, na spokojnie. A co to jest, ty, na USB? Ty, jeszcze jest chyba w tym, patrzcie. Mini wentylator. Ale fajny, mini wentylator jeszcze w opakowaniu. Mega. Także te rzeczy mogą działać, bo jak są rzeczy w opakowaniach. Ale widzieliście taki mini wentylator? Fajny, nie? Fajniutki mini wentylatorek. Bierzemy mini wentylator. O, już konkurencja idzie tam, ale za późno. Konkurencja zbiera puszki tam, ale za późno, bo to śmietnikowy artysta porządził te tematy. Tutaj jest najważniejszy kontener i my się skupmy na tym. Znaczy zobaczymy, przyjdzie pewnie, może będzie w innych grzewach, bo będzie myślał, że depozyt jest wszędzie. A jasne, Agata Christie, nie było nikogo. Fajna, Agata, 24 zł. Wiem, o to mnie chodzi. Także jak najbardziej. Co bieli? Książeczki i co tu jeszcze ciekawego nam wyskoczy? Powiedzcie mi, moi drodzy. Poszukiwacze skarbów. Gramatyka. Co to jest? Gramatyka? Gramatyka. Wszystkie wymagane omówienie gramatyczne 7,50. No gramatyka. No, dlaczego nie wierzę książki? Dzieci mogą się gramatyki przecież uczyć normalnie. Nie? Juliusz Wern. Co my tu mamy? 20 mit podmorskiej żeglugi. Tom pierwszy. No to ciekawe, czy będzie tom drugi, bo 30 zł też piechotą na razie. Zobaczymy, czy będzie tomik 2. Jak myślicie? Poszukiwasz tam, poszedł tam. Dobra. Czy coś tu jeszcze będzie? Ja coś będzie się z wami połączę, dobra? Dobra, żeby nie wyciągać. No i co jeszcze wyskoczyło? I jeszcze wyskoczyły perfumki Lazel Princess Trójka. Jeszcze są, znacie takie? Lazel Princess Trójka. Lazele. Dwie pary okularków, jedne takie. Fajne w sumie, nie? I quizy, czy quizy, coś takiego. A te patrzcie, ty co to jest? Widzieliście takie okulary kiedyś? Ty jak będę w nich śmigał, to normalnie, patrzcie. Ale jadka bez trzymanki. Zakładamy. Siemanku, śmietnikowi artyści, śmietnikowy artysta z tej strony. Fajne okularki. Co to za okularki są? Ciekawe.
Widzieliście jakie okularki? Fajne. No, a do zegarków to trzy takie pasiwa wyskoczyły. Jakieś namagnesowane mam powiem. Patrzę, się łączą, magnesują się. Trzy paski takie. Czemu one się magnesują? A, może dlatego, że pewnie się spina na magnes. No, trzy paski. Tu co ty mi grucha? Gruchają normalnie. Siemanko. Widzieliście gołębia Stefana? Nikt nie widział gołębia Stefana. No, ale plecaczek chaosa też fajny. Mieli te wszystko i lecimy dalej. Nadciągamy normalnie. Siemanko, mamy laptopa Kiano. Pamiętacie może go z poprzedniego odcinka, z jednego z poprzednich odcinków, dlatego próby, testy tych sprzętów wszystkich będą się odbywały, muszą się odbywać z opóźnieniem, bo już dzisiaj po nocy byłem zmęczony, to zostawiłem te sprzęty z dzisiaj, te smartwatche, odkurzacze, te wszystkie telefony na transporcie, prawda? No ale test wcześniej w miarę postaram się Wam testować od możliwości posiadania kabli. No i co, no tutaj ten laptop Kiano okazał się fajnym strzałem, działający. Ja patrzyłem, takie na 400 zł kosztują. Ostatnio ten telewizor przynośny do lombardu oddałem, także taki fajny laptop mi się przyda. Także widzicie, wyrzucałem laptopy, co jest sprawne. Ja tu nie pokażę teraz, bo to jest laptop, zaraz Wam powiem. Na nazwisko, na hasło, także trzeba tu będzie hasło wpisać, jest nazwisko, prawda? Także będzie trzeba go odblokować. No ale jest laptop Kiano, także jak najbardziej. Także w tym majątku też wyrzucili dobrego laptopa. Nieźle, no nie? Zdróweczka i do następnego odcinka. Kiano!